Dzień dobry Państwu. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się w ramach akcji Pogodny Szlak, która opiera się na tym, że Kamil Lorenz, informatyk z Warszawy, idzie przez górę około 500 km głównym szlakiem beskidzkim w ramach solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego i ich bliskimi, żeby przypomnieć o potrzebach tego środowiska i o trwającej, rozpoczętej reformie, która ma sprawić, że leczenie nie będzie skoncentrowane jedynie na, głównie na izolowaniu w szpitalu, ale też, że będzie się rozwijało takie leczenie środowiskowe, przyjazne, blisko domu, bez konieczności oderwania od otoczenia, włączające w terapię bliskich. I na profilu Fundacja w Kropka, która jest partnerem tej akcji, i na profilu Kongresu Zdrowia Psychicznego codziennie odbywa się taka towarzysząca marszowi rozmowa. Dziś jest z nami wyjątkowy gość, pan Filip Matuszewski, który jest psychologiem i seksuologiem związanym z Fundacją Utaka. Tą fundacją, która prowadzi całodobowy, bezpłatny telefon wsparcia. Jego numer to 870 22 22. Dla osób w kryzysie psychicznym można dzwonić przez całą dobę i przez całą dobę są tam dyżury psychologów, którzy nie tylko udzielają pomocy, nie tylko rozmawiają, słuchają, z jakim problemem dzwonimy, ale też informują, gdzie w okolicy można dostać pomoc. I ja chciałam powiedzieć, że kiedyś miałam taką okazję rozmawiać z panią, która zajmuje się telefonem dla dzieci i młodzieży, i powiedziała mi, że taką bardzo niesamowitą, wyjątkową przygodą, jeśli to w ogóle można nazwać przygodą, był telefon od dziewczynki, która zadzwoniła do tego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży po to, żeby zapytać, jak może ugotować zupę. I po rozmowie z dziewczynką okazało się, że ona o to pyta, bo została z młodszym rodzeństwem na kilka dni. Rodzice gdzieś zniknęli, wyjechali, zostawili ją. I z telefonu, który wydawał się dziwny, błahy i nietypowe, wywiązała się taka akcja pomocy tym dzieciom, tak żeby one dostały wsparcie, a nie siedziały same w domu. Chciałabym zapytać, jak często tak dziwne rozmowy i dziwne no, takie wydarzenia zdarzają się w Państwa pracy, u Państwa w telefonie, zaufanie. Chyba nie wiem, czy nie ma pan wyłączonego mikrofonu, bo pana nie słyszę. Czy pan mnie słyszy? Ja pana nie słyszę. Może teraz, już, bo są jakieś choroboty. Teraz patrzę. Tak, jest wszystko w porządku. No, państwo mają takie dziwne przygody 10 razy dziennie. Czy jak to wygląda? No, jeżeli chodzi o takie niecodzienne telefony, to właściwie gdzieś tam przez jakiś czas miałem takie poczucie, że słyszałem przez ten telefon już wszystko. Ale zdarza się taki dzień, zdarza się taki telefon, że nie, jednak nie słyszałem wszystkiego. Jednak jest kolejny telefon, który gdzieś tam mnie zaskoczył. A to już jest ponad 3 lata, jak pracuję w takiej formie, udzielając takiego wsparcia właśnie przez telefon, także zdarzają się takie telefony cały czas. A na przykład może pan nam podać jakiś taki przykład, no oczywiście zachowując wszelkie jakieś takie zasady, żeby ta anonimowość została zachowana, może pan coś takiego podać? Może bardziej tak podam z takiego rejonu bardziej emocjonalnego niecodzienności takiego telefonu i rzeczywiście był kiedyś taki telefon od kobiety 20-paroletniej, która była w naprawdę silnym kryzysie psychicznym, wyszła z domu, się takiego zadziało, że
że postanowiła zadzwonić. Mimo tego, że gdzieś tam miała już jasny plan odebrania sobie życia, właściwie to była chwila, moment na to, żeby tutaj tego wsparcia udzielić. I dzwoniąc do nas, robiliśmy wszystko, żeby ją przekierować po pomoc taką stacjonarną już, bo to był taki stan. Nie wiedziała do końca, gdzie jest, bo była w obcym mieście. I dosłownie z konsultantem, który był wtedy na linii, punkt po punkcie, krok po kroku, czytając ulicę z internetowej mapy, prowadziliśmy panią do szpitala, który okazało się jest niedaleko. Pani dotarła do szpitala, udało się, cała podróż trwała około 15 minut, ale to były naprawdę długie 15 minut i dla tej pani, i dla konsultanta, i w szpitalu już została przekazana informacja, że ta pani po prostu potrzebuje pomocy i udało się pani pomóc, właściwie uratować życie. Przypuszczam, że mają Państwo jakąś taką procedurę na sytuację, w której ktoś dzwoni, żeby powiedzieć, że nie chce żyć i że zaraz popełni samobójstwo, bo pewnie takie telefony się zdarzają. Co tak, jak najbardziej mamy opracowane procedury, które ułatwiają nam pracę w takich sytuacjach bardzo kryzysowych, gdzie mówimy o zagrożeniu zdrowia, życia osoby dzwoniącej bądź osób trzecich. Jak to wygląda? To znaczy informują Państwo jakieś służby, policja? Jak to wygląda? To jest tak, że pozostajemy w stałym kontakcie z policją, współpracujemy z policją. Jeżeli taka pomoc jest potrzebna, to wtedy uruchamiamy nasze procedury i z pomocą odpowiednich służb ta pomoc jest udzielana. A myśli Pan, że można by było powiedzieć, no, ilu osobom, w ilu przypadkach to mogliście właśnie w takiej podbramkowej sytuacji, czy nie prowadzicie takich statystyk? Prowadzimy takie statystyki, ja ich teraz nie pamiętam, nie mam ich pod ręką, aczkolwiek no, to jest tak, że właściwie tych interwencji miesięcznie bywa kilkanaście, czasami nawet i kilkadziesiąt, w zależności od momentu, od jakichś wydarzeń, które się dzieją, bo to też czasami ma wpływ, aczkolwiek nie zawsze jest ten wpływ taki jednoznaczny, więc liczby bywają różne, ale myślę, że nawet jedno życie, które uda się uratować, jest cenne i to jest dla nas naprawdę chyba największa przyjemność, kiedy wiemy, że ktoś już jest bezpieczny i zaopiekowany. Mówi Pan o wydarzeniach takich, czy jest jakaś reguła, że w jakimś momencie tych telefonów jest więcej, na przykład w święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, jakichś takich rodzinnych, kiedy bardziej ludzie mogą odczuwać, że są samotni. No i też jestem ciekawa, czy więcej tych telefonów jest teraz w okresie takim tej trudnej pandemii, kiedy wielu ludzi tak naprawdę no, cierpiało w tej izolacji. Ciężko im było być samotnym w domu, być może właśnie szukali u Państwa wsparcia, rozmowy z Państwem, no nie bardzo miejskim porozmawiać. Jak to wyglądało? Było więcej? Jest więcej telefonów teraz? Jak najbardziej. Nam zmieniła się właściwie specyfika trochę rozmów, jakie prowadzimy. Zmienił się profil trochę osoby dzwoniącej. I w momencie, kiedy było to największe zagrożenie koronawirusem na początku roku, w telefonach było bardzo dużo lęku, było sporo telefonów dotyczących przemocy. W momencie, kiedy nie można było się swobodnie poruszać, wychodzić z domu, było sporo kryzysów związanych z utratą pracy albo z niepewnością dotyczącą zatrudnienia, problemy finansowe, lęk o bliskich. Także rzeczywiście można było zauważyć, że to, co się działo na zewnątrz, miało znaczący wpływ na to, co się dzieje u nas na linii. A jeżeli chodzi o takie momenty niezwiązane akurat z tym, co się działo z wirusem, to tak jak pani powiedziała, że jakieś święta, czasami urodziny kogoś bliskiego, czy inne takie okazje, które wiążą się z jakimiś emocjami, niekoniecznie w tym momencie pozytywnymi, też są takim momentem, że ludzie do nas dzwonią i proszą wtedy o pomoc, bo uruchamiają się jakieś wspomnienia, jakieś emocje, o których ktoś być może nie myślał na co dzień, które teraz stały się ponownie żywe. Jak ja czasami pomagam pacjentom, bo pracuję w takim biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i pacjenci czasami
mnie proszą o pomoc i o radę, to zauważam, że właściwie najważniejsze dla nich jest to, żeby ich wysłuchać. Że tak bardzo potrzebują po prostu powiedzieć, opowiedzieć, porozmawiać, nawet niekoniecznie usłyszeć jakąś poradę, tylko spotkać się z kimś, kto ich wysłucha i zrozumie. Właściwie tak często psychiatrzy mówią, że tą pierwszą pomocą psychologiczną, psychiatryczną zawsze jest rozmowa. Jak ta rozmowa wygląda u Państwa? Czy to jest tak, że staram się Państwu jak najszybciej podać jakieś miejsce, w którym ktoś może dostać pomocy? Czy rzeczywiście można do Was zadzwonić jak do przyjaciela i opowiedzieć o sobie, opowiedzieć o tym, co się dzieje w trakcie? Jak to wygląda? To zależy od potrzeb osoby dzwoniących. Jeżeli ktoś rzeczywiście do nas dzwoni czysto informacyjnie, bo potrzebuje placówki, która oferuje pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, jak najbardziej taką informację dostanie. Dysponujemy naszą bazą, w której są zawarte wszelkie informacje na terenie Polski odnośnie właśnie takich placówek. Ale to nie jest jedyny profil osoby dzwoniącej. Dzwonią do nas, tak jak pani powiedziała, osoby, które potrzebują wysłuchania i potrzebują zrozumienia. I tutaj zawsze pada pytanie, czym dla tej osoby jest wysłuchanie i czym jest zrozumienie, bo nie zawsze znaczy to samo. Może nam się wydawać, że zrozumienie dla nas to jest jedno, a dla osoby dzwoniącej to będzie zupełnie co innego. Więc jeżeli jest taka potrzeba po drugiej stronie, jak najbardziej można to od nas uzyskać i jesteśmy tutaj absolutnie do dyspozycji, żeby właśnie wysłuchać, żeby zrozumieć według tej osoby i czasami nawet taka rozmowa nie musi się kończyć jakimś rozwiązaniem czy radą, bo czasami ciężko jest nawet coś tutaj zaproponować, bo problem jest na tyle rozległy, że jedna rozmowa nie załatwi wszystkich kwestii, ale już samo wysłuchanie, sama rozmowa, samo wypowiedzenie pewnych emocji, które do tej pory były trudne i nie było adresata tych emocji i przemyśleń, powoduje, że można już uzyskać jakiś tak zwany efekt terapeutyczny. Ktoś dzwoni, to ktoś kończy rozmowę z takim poczuciem przynajmniej jakiejś niewielkiej lekkości niż przed zadzwonieniem do nas. A ilu, właściwie, no, kto przy tym telefonie siedzi, na kogo my trafiamy, jak ja tam zadzwonię na przykład teraz, wykręcę ten numer 870-22-22 w sobotę o 15:13, to kto mnie, kto go odbierze, kto tam dyżuruje? Trafi pani na psychologa bądź psycholożkę, osobę, która jest przygotowana do takiej pracy interwencyjnej i wsparciowej, do pracy przez telefon, bo też praca przez telefon ma troszeczkę inną specyfikę niż na przykład w takim kontakcie bezpośrednim, gabinetowym, terapeutycznym. Inaczej wygląda taka pomoc i także będzie to osoba, która będzie gotowa udzielić wsparcia, gotowa wysłuchać, gotowa w jakiś sposób pomóc na tyle, na ile to będzie możliwe przez telefon. Również w wybranych dniach, w wybranych godzinach jest możliwość rozmowy z jednym ze specjalistów. I tutaj są trzy rodzaje takiej pomocy specjalistycznej. Jest to lekarz psychiatra, jest to prawnik i jest to pracownik socjalny. O co nam będzie ta pani psycholog mnie pytała? Czy to będzie zależało od tej dynamiki rozmowy, z tego, z czym ja zadzwonię w dużym stopniu, czy ona na przykład, nie wiem, zapyta mnie, skąd pani jest, ile pani ma lat, czy będą takie pytania, czy raczej starają się państwo nie ma rady po prostu, że każda ta rozmowa jest trochę inna. Są pewne zasady, ale to są zasady związane z etyką zawodu psychologa. Więc to są takie ogólne zasady, którymi się kierujemy i to jest niezależnie od tego, czy to jest kontakt telefoniczny, czy kontakt bezpośredni. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o same potrzeby, no właśnie, to wszystko zależy od potrzeb osoby dzwoniącej, więc sama dynamika rozmowy też zależy od osoby dzwoniącej, bo jeżeli ktoś jest w takim momencie życia i tak prowadzi rozmowę, że ta rozmowa ma trochę mniejsze tempo i gdzieś tam te emocje wskazują na to, że to tempo tej rozmowy będzie wolniejsze, no to też ciężko, żeby osoba, która rozmawia z osobą dzwoniącą, zadawała pytania bardzo szybko. Także to wszystko zależy od osoby dzwoniącej, zależy od potrzeb, zależy od samopoczucia, zależy od zgłaszanego problemu, problemów. Chciałabym zapytać, czy
te rozmowy są rejestrowane, czy, no bo często ludzie dzwonią z takimi traumatycznymi, trudnymi przeżyciami i mogą się trochę tak obawiać, że, no, że powiedzą zbyt wiele, że może tak odsłonią się za bardzo. I czy Państwo nagrywają te rozmowy, czy nie? Nie nagrywamy rozmów i to osoba dzwoniąca decyduje o tym, ile chce powiedzieć. Jeżeli czegoś nie chce powiedzieć, może nie mówić, nie ma takiego przymusu. A czy robią Państwo z tych rozmów notatki? No, dla siebie w kilku punktach, na przykład po to, żeby później ze sobą porozmawiać o tym, z czym ludzie do nas dzwonią i w ogóle jakoś tak ustalić nie wiem, plan kolejnych działań czy usprawnień waszej pracy na podstawie potrzeb osób, które dzwonią, jak to wygląda? Nie tworzymy żadnych fizycznych notatek, ewentualnie przekazujemy sobie podstawowe informacje między sobą, zupełnie werbalnie, po to, żeby osoba dzwoniąca kolejny raz i dzwoniająca się do innej osoby nie musiała od początku powtarzać całej sytuacji, całej historii. A czy można na przykład dostać taką pomoc, że nie wiem, dzwonię do pani dzisiaj, która odbiera o 15:17 i tak dobrze mi się z nią rozmawia, że chciałabym jeszcze raz kiedyś z tą panią porozmawiać. Czy jest możliwość taka, żeby się umówić na rozmowę z tą samą osobą, czy jednak to jest trochę tak, że trzeba się zadowolić tym, że zawsze ktoś odbierze, ale no nie wiadomo do końca kto. Nie ma tak, że możemy kogoś zapisać do konkretnej osoby, że może się dzwonić do konkretnej osoby. I tutaj myślę, rzeczywiście są dwa aspekty. Bo pierwszy aspekt taki zupełnie techniczny i przygotowania do rozmowy. Absolutnie każda osoba, która jest w centrum wsparcia, przechodzi kilkuetapowe szkolenie, jest przygotowana do takiej pracy, ma doświadczenie w pracy przez telefon. Więc w tej kwestii wszyscy są równi. Jeżeli chodzi o taki czynnik już czysto ludzki, bo rzeczywiście może być tak, że ktoś woli rozmawiać z kobietą, ktoś woli rozmawiać z mężczyzną, ktoś woli, nie wiem, rozmawiać z osobą, która w ten sposób formułuje zdania, czy mówi, czy wypowiada niektóre słowa. To są naprawdę momentami niuanse, ale niuanse, które rzeczywiście mogą być jakoś bardziej preferencyjne dla danej osoby, która dzwoni, więc jest tak, że no, po prostu no, może zadzwonić jeszcze raz, jeżeli się okaże, że ta kolejna osoba, z którą rozmawia, jakoś, nie wiem, być może potrzebuje czegoś innego, bo to też jest naturalne, no to może spróbować do nas zadzwonić jeszcze raz i być może ta osoba, z którą rozmawiała, gdzieś tam się ponownie trafi, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że to będzie na pewno ta sama osoba o konkretnej godzinie. A to właściwie ile osób odbiera ten telefon, ile osób pracuje u Państwa przy tej linii wsparcia? To jest około kilkudziesięciu osób. A czy zdarza się, no, że no, nie możemy się dodzwonić, że po prostu są Państwo tak zajęci, już kilka osób dzwoni, nie wiem ile jest osób w danym momencie na dyżurze, pewnie to zależy od pory dnia, że nie wiem, w dzień może więcej, a w nocy mniej. No może być taka sytuacja, że dzwonię i nie mogę się zadzwonić, to co jeszcze mogę zrobić? Na przykład mogę napisać maila do Państwa? Tak, jak najbardziej. No, niezależnie od tego, ile byłoby linii, zawsze będzie ta osoba plus jeden, która może się nie dodzwonić. Więc w momencie, kiedy nie może się dodzwonić, a potrzebuje jakiejś formy wsparcia, nie jest to sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia, jak najbardziej może zadzwonić, może napisać do nas maila, bądź napisać do nas na czacie. Jeżeli jest to sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia, wtedy myślę, że najlepiej będzie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Jasne. A czy może mi Pan, bo powiedział Pan o tym, że mają Państwo bazę takich placówek, w których można dostać pomoc z całej Polski. Czasami się zdarza, że na przykład ktoś w Przemyślu szuka ośrodka leczącego dzieci z autyzmem. I czy jakie są ośrodki na tej liście? Informacje o jakich miejscach można dostać u Państwa? Właściwie wszystkie, które oferują pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Ta baza jest dostępna u nas na naszej stronie internetowej, także to nie jest tak, że to jest tylko wewnętrzna baza. Każdy może wejść na stronę internetową i ją sobie obejrzeć. A proszę podać adres strony. liniawsparcia.pl. Tam są wszystkie te placówki. A mają tam Państwo Centra Zdrowia Psychicznego już uwzględnione? Czy jak to wygląda?
Wie pani co, musiałbym dokładnie sprawdzić, bo tam jest bardzo dużo rekordów. Ja na ten moment nie pamiętam. Jeżeli są, to najprawdopodobniej są uwzględnione. Także tam ta baza jest też aktualizowana na bieżąco. Że to Jasne. nie jest tak, że ona była stworzona, prawda, na początku działania linii i ona się nie zmienia. Placówki się pojawiają, placówki też znikają, zmieniają adresy, zmieniają numery telefonów, więc to wszystko jest na bieżąco aktualizowane. Bo jak już to powiedzieliśmy, to ten telefon 800 70 22 22 jest telefonem wsparcia w kryzysie psychicznym dla ludzi, którzy doświadczają załamania zdrowia psychicznego. Proszę mi powiedzieć, z jakim rodzajem załamania psychicznego, z jakim problemem ludzie dzwonią najczęściej? Czy w ogóle można powiedzieć o takim, można to jakoś tak uporządkować, żeby stwierdzić, że najczęściej dzwonią na przykład z problemem przemocy w domu albo uzależnienia partnera od alkoholu, czy nie wiem, czy dzwonią, bo czują są w silnej depresji i nie dają sobie rady, szukają jakiejś pomocy. Jak to wygląda? To jest tak, że to się zmienia z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok i duży wpływ mają na to też wydarzenia z zewnątrz. Czasami jest tak, że media na przykład podłapią jakiś temat i on wielokrotnie jest powtarzany w różnych formach i wtedy rzeczywiście zauważamy, że dzwonią osoby na przykład z konkretną kwestią, która gdzieś tam medialnie jest w tym momencie poruszana. Tak jak była teraz, był cały lockdown i nie można było wychodzić z domu, no to rzeczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, było więcej telefonów związanych z lękiem i z przemocą na przykład domową. Czy, bo właściwie tak jak to pojęcie kryzysu psychicznego jest tak naprawdę bardzo pojemne, bo to też obejmuje i zaburzenia psychiczne, i choroby psychiczne. Czy dzwonią do Państwa, nie wiem, bliscy osób chorujących psychicznie, szukając rady, pytając o to, jak mogą pomóc swojemu bliskiemu, czyli dzwonią jakby nie w swoim imieniu, ale po to, żeby się zainspirować, jak pomóc swojej bliskiej osobie. Czy takie pytania, takie prośby się zdarzają? Jak najbardziej. Są takie telefony właśnie od rodzin, od osób bliskich, od osób czasami niespokrewnionych, które szukają pomocy dla osoby, która cierpi. Właściwie to nie zawsze to musi być jakaś forma psychopatologii, to może być też cierpienie związane z jakimiś wydarzeniami po prostu w życiu tej osoby. Szukają pomocy, szukają wsparcia. Być może ta osoba nie zawsze jest też gotowa, żeby zadzwonić. Być może pojawia się jakaś obawa w związku z takim telefonem, tak też może być. Więc taka osoba bliska, która gdzieś tam taką informację może uzyskać i gdzieś tam chce pomóc, czasami jest na wagę złota. Może taką informację przekazać takiej osobie, która tej pomocy może potrzebować. Jak tutaj się dowiedzieliśmy na początku, ja nie pamiętam, czy ja to powiedziałam, ale pan jest psychologiem i seksuologiem. Czy zdarzają się telefony związane właśnie z tą sferą problemów na tym tle? Czy ludzie zgłaszają się do państwa też po jakąś radę, po jakąś pomoc pod tym względem, czy raczej to się nie zdarza? Jak najbardziej są takie telefony. Nie jest może ich bardzo dużo, ale rzeczywiście temat seksualności w różnych formach się podczas takich rozmów pojawia i gdzieś tam ja z takiego swojego zawodowego punktu widzenia się cieszę, że ludzie dzwoniący coraz częściej mówią o tym otwarcie. I są w stanie jakoś skorzystać z tej pomocy. Może nie zawsze jest tak, że mają odwagę pójść bezpośrednio do specjalisty, ale ten telefon może być takim wstępem do tego, żeby gdzieś tam tę pomoc uzyskać i w dalszej perspektywie skorzystać już z takiej pomocy albo w trybie ambulatoryjnym, albo stacjonarnym. Właściwie rozmowa telefoniczna jest takim bardzo specyficznym sposobem kontaktu, bo nie widzimy tej drugiej strony, słyszymy jej głos i właściwie no, przez telefon zwykle rozmawiamy z różnymi ludźmi, ale również też z tymi bliskimi. I telefon jest też takim rodzajem kontaktu, który może pozwalać na większą otwartość. Na więcej takiej
Łatwiej nam może zaufać komuś, kogo nie widzimy. Jak pan na to patrzy? Czym właściwie różni się wizyta u psychologa z rozmową z psychologiem przez telefon anonimową? Nie wiemy, jak on wygląda. Nie wiem, czy też państwo się przedstawiają, na przykład wybierając ten telefon, czy też są psycholog jest osobą anonimową. Znaczy, rozmowy, które prowadzimy, są anonimowe i to jest tak, że osoba, która do nas dzwoni, decyduje o tym, jakie informacje przekazuje. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy takim kontaktem bezpośrednim w gabinecie terapeutycznym a przez telefon, to przede wszystkim to, że my nie prowadzimy psychoterapii przez telefon. I tutaj myślę, że warto jest to zaznaczyć, bo nie taka nasza rola w tym wszystkim. No, gdzieś tam sobie wyobrażam, że i też słuchając to, o czym, co tak jakby decyduje o tym, że ktoś woli na przykład zadzwonić, niż pójść bezpośrednio do psychologa, no jest przede wszystkim dostępność, łatwość kontaktu. Połączenie można wykonać w każdej chwili, no, działamy całodobowo, jest bezpłatnie, więc to też jest dosyć istotny czynnik w całej sprawie. No, nie ma takiego kontaktu bezpośredniego, nie widzimy drugiej osoby i dla niektórych osób może to być ułatwienie i często z tego korzystają. Więc to też zależy od tego, kto z jakim nastawieniem dzwoni, bo czasami jakoś słyszymy takie słowa przez telefon, że jakoś nie wierzę, że nie jestem w stanie powiedzieć o tym komuś bliskiemu, a mówię o tym zupełnie obcej osobie. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że osoba bliska, która gdzieś tam nawet stanowi wsparcie i tutaj nie dzieje się nic niepokojącego w tej relacji, byłaby pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o uzyskanie takiego wsparcia. Okazuje się, że jednak nie. Że jednak łatwiej jest powiedzieć o sobie zupełnie obcej, której się właściwie nigdy w życiu potem nie spotka. I to też jest gdzieś tam zgłaszane jako taki czynnik decydujący, żeby do nas zadzwonić. No, z jednej strony jest anonimowo, ale jednak z jakiegoś telefonu dzwonimy, czyli na przykład no, nie używamy swojej komórki albo pewnie rzadziej, może starsze osoby, telefonu stacjonarnego, więc właściwie łatwo jest sprawdzić, z jakiego numeru jest wykonywany telefon. I przypuszczam, że właśnie to może być pomocne wtedy, kiedy ktoś dzwoni w sytuacji zagrożenia życia, że państwu łatwiej pomóc tej osobie, bo wiedzą państwo, z jakiego numeru ona dzwoni, prawda? Czy jak? Z tym, że to jest sam numer. My nie mamy możliwości, tak jak na przykład numer alarmowy 112 lokalizacji tego numeru. Nie mamy możliwości sprawdzenia, na kogo ten numer jest zarejestrowany. Mamy po prostu sam numer, z którego ta osoba dzwoni. Stąd też no, podejmujemy interwencję, żeby tę kwestię techniczną uzyskania pomocy dla tej osoby już, żeby tą kwestią techniczną zajęły się po prostu odpowiednie służby. My takich działań nie podejmujemy. A jak to w praniu wygląda? Bo no, zakładam, że psycholog rozmawia z osobą, która do niego dzwoni, tak, że inni tego nie słyszą. One, to znaczy inni ludzie, którzy tutaj współpracują z nim przy tym telefonie. Więc pada to słowo samobójstwo, więc nie wiem, jakimś gestem psycholog informuje otoczenie, nie wiem, piszecie telefon do osoby, która do was dzwoni. Jak to wygląda w praktyce? No bo tak jak pan powiedział, to psycholog stara się jak najdłużej rozmawiać z osobą, która mu zgłasza chęć popełnienia samobójstwa. I zresztą w ogóle dzięki Bogu, że taka możliwość jest, że jest taki telefon, pod którym możemy zadzwonić w takim momencie, kiedy właśnie jesteśmy w tak trudnym, położeniu, w tak trudnym kryzysie, który aż skłania nas do tego typu myśli. To jest tak, że konsultant nigdy nie jest sam na linii. Psycholog nie jest nigdy sam na linii i to jest tak, że no zawsze w ramach też bezpieczeństwa, no bo trzeba też zadbać o bezpieczeństwo osób, które pracują w centrum wsparcia, też jest osoba, która może pomóc w podjęciu takiej interwencji i gdzieś tam zajmuje się tą stroną bardziej techniczną, tak żeby osoba rozmawiająca z osobą, której życie jest zagrożone w tym momencie, mogła się skupić tylko i wyłącznie na rozmowie i być z tą osobą do momentu, kiedy ta osoba uzyska pomoc.
Ja przypuszczam, że słuchanie ludzi, którzy dzwonią z różnymi problemami, ciężkimi sytuacjami życiowymi i z takimi trudnymi emocjami jest po prostu męczące bardzo i bardzo też wyczerpujące psychicznie. I właśnie po jednej takiej rozmowie, która trwa pół godziny, można być po prostu totalnie jakby wycieńczonym psychicznie. Jak wy o siebie dbacie w tym telefonie? Czy psychologowie mają wsparcie psychologiczne? Czy są też, nie wiem, tak zwane superwizje? Jak to wygląda? To jest tak, że no, zawód psychologa jest obarczony jakimś ryzykiem, no, też brania na siebie dużej odpowiedzialności, bo to jest też tak, że często w tej pracy mierzymy się nie tylko z bezsilnością osoby, która tej pomocy potrzebuje, ale czasami też z bezsilnością naszą. To jest taka podwójna bezsilność na to, co się właściwie dzieje, że gdzieś tam te kwestie poruszane są tak obszerne, tak rozległe, że no, nie zawsze uda się wszystko spiąć, nie zawsze się uda w każdej kwestii naraz pomóc, gdzieś tam no, ograniczenie czasowe, czy to rozmowy, czy nawet w jakimś procesie terapeutycznym powoduje, że się można zająć jakąś kwestią jedną bądź dwoma naraz, żeby ta pomoc rzeczywiście była skuteczna, więc branie na siebie takiej odpowiedzialności powoduje, że gdzieś tam, tak jak pani powiedziała, warto jest zadbać, nawet trzeba zgodnie z etyką zawodu psychologa zadbać o tę sferę emocjonalną również u siebie. Regularne superwizje to jest właściwie klucz do tego, żeby gdzieś tam funkcjonować na tyle dobrze, żeby samemu nie potrzebować zaraz pomocy. Plus jakieś inne kwestie, które są bardzo indywidualne, no to mogą być jakieś potrzeby, które już sobie ktoś w toku zawodu psychologa rozpracowuje, coś, co mu pomaga, co jej pomaga, co może przynieść jakąś ulgę po takim dniu ciężkiej pracy. Więc tutaj myślę, że oprócz jeszcze samej superwizji bardzo istotna jest uważność i też osoby, które gdzieś tam mają predyspozycję do takiej pracy bardziej interwencyjnej w zawodzie psychologa, psychoterapeuty, to są osoby, które mają, powinny mieć taką większą uważność na to, co się dzieje. Właściwie podwójną uważność na to, co się dzieje po drugiej stronie, na to, co się dzieje u mnie, jak na to reaguję. I ta uważność powoduje, że ja mogę potem dostosować sobie sposób rozładowania tych emocji czy jakiejś formy samopomocy, niezależnie od takiej pomocy czysto superwizyjnej czy na przykład interwizyjnej pomiędzy innymi psychologami. Wyjaśniłbym nam pan, co to jest superwizja? Superwizja może mieć różną formę. Superwizja może mieć formę taką grupową, może mieć formę indywidualną. To jest tak, że jest pewna osoba, tak zwany supervisor bądź superwizorzy, w zależności od tego, jaką to formułę ma, która koordynuje taką pracę w zespole. I zakładając, że to jest superwizja grupowa, wtedy specjaliści, tutaj załóżmy w tym przypadku psychologowie, są w stanie popracować nad tym, co się u nich dzieje, co się u nich uruchamia, jakie emocje się pojawiają, co się zadziało podczas danej rozmowy, oczywiście z zachowaniem w 100% anonimowości. Więc superwizja sprowadza się do tego, że mamy taką osobę z zewnątrz, która nie jest przy tym, jest w stanie spojrzeć trochę innym okiem, być może bardziej obiektywnym na to, co się dzieje. Jest w stanie potem wskazać drogę, co można z tym dalej zrobić. Chciałabym pani zapytać jeszcze o taką rzecz, którą często ludzie pytają, kiedy no, zauważają, przyjmują, widzą, że dzieje się coś nie tak z ich zdrowiem psychicznym, że szukają tej drogi do zdrowia i zastanawiają się, jaki wybrać scenariusz. Co państwo polecają? Do kogo najlepiej się najpierw zgłosić? Do psychiatry, do psychologa, do psychoterapeuty? Czy może to jakaś pierwszego kontaktu wystarczy? Jaki scenariusz państwo polecają? Jeśli ktoś dzwoni, nie wiem, w depresji, pyta, od czego mam zacząć, gdzie mam szukać pomocy, dokąd mnie wysyłacie? Myślę, że taką ulubioną odpowiedzią psychologa jest to zależy. Więc tutaj też odpowiem, to zależy. Zależy od stopnia problemu, bo jeżeli jest to rzeczywiście, jeżeli są to stany depresyjne i ktoś mierzy się z tym pierwszy raz, i nie jest tak, że to absolutnie jakoś dezorganizuje czyjeś życie, czyli na przykład nie ma apetytu, nie może spać, nie może funkcjonować na tyle dobrze, na ile funkcjonował do tej pory,
to rzeczywiście można spróbować udać się do psychologa, do psychoterapeuty i sprawdzić, co się właściwie dzieje, bo też depresja nie jedno ma imię, więc tutaj jest taką nadrzędną zasadą, myślę, to jest to, żeby uzyskać tę pomoc jak najszybciej w związku z tymi objawami, które się pojawiają. Jeżeli są to myśli samobójcze, jest to absolutna dezorganizacja życia. Ktoś nie jest w stanie ani jeść, ani spać, nie jest w stanie pójść do pracy, do szkoły, na uczelnię. Wtedy myślę, że najlepiej by było skorzystać z pomocy lekarza psychiatry, który będzie w stanie zaproponować jakieś leczenie na teraz, na już, doraźne, które będzie w stanie ustabilizować ten stan na tyle, żeby ktoś mógł potem skorzystać z pomocy psychoterapeuty. Tutaj bardzo istotna jeszcze kwestia, nie tylko psychoterapia i nie tylko psychiatra, farmakoterapia. Bardzo często połączenie tych dwóch metod leczenia daje naprawdę bardzo dobre rezultaty. I to jest tak, że jeżeli ktoś jest w psychoterapii, dzieje się coś takiego, co by wymagało konsultacji z lekarzem psychiatrą, to też zadaniem psychoterapeuty, psychologa jest wskazanie, że być może warto by było taką wizytę odbyć. I odwrotnie, jeżeli mamy lekarza psychiatrę, który gdzieś tam wdraża jakąś formę farmakoterapii, warto by było, żeby miał też na uwadze, że być może ta osoba potrzebuje też wsparcia takiego terapeutycznego. Więc połączenie tych dwóch metod daje szanse znacznie większe niż na przykład korzystanie tylko z jednej bądź z drugiej metody w momencie, kiedy obie są potrzebne. A co jeszcze Pana zdaniem, jak z perspektywy psychologa, z perspektywy seksuologa, jest ważne w dbaniu o zdrowie psychiczne, oprócz tych podstaw, czyli znalezienia farmakologicznego wsparcia i psychoterapeutycznej pomocy? W jaki sposób jeszcze powinniśmy dbać o swoje zdrowie? Przede wszystkim je zauważać, bo zdarza się tak, że ktoś bagatelizuje to, co się dzieje, bo na przykład jest zła pogoda, bo na przykład mam kiepski humor, bo się z kimś pokłóciłem bądź pokłóciłam. I bardzo często jest tak, że ktoś nie zwraca uwagi na pewien schemat, który zaczyna się powtarzać. W momencie, kiedy boli nas gardło albo katar, szczególnie teraz, myślę, że pierwsza myśl to idę do lekarza, tak, żeby jak najszybciej uzyskać pomoc i żeby sobie pomóc. A tutaj w zakresie zdrowia psychicznego zauważamy, że to się zmienia, bardzo powoli, ale się zmienia, ale niestety istnieje takie jeszcze przeświadczenie, że skorzystanie z pomocy lekarza, psychiatry bądź psychologa świadczy o tym, że ktoś albo sobie nie radzi, albo jest zupełnie nieporadny, albo jest no, tak zwanym, mówiąc brzydko, wariatem. A nie ma takiej kultury myślenia o tym, że to też jest forma leczenia, forma pomocy. I tak jak boli mnie głowa, tak idę do lekarza, żeby sprawdzić, czy dzieje się coś niepokojącego, czy jest wszystko w porządku i lekarz proponuje leczenie. A w momencie, kiedy mam kiepski humor, bądź zauważam, że jakoś w sposób mojego funkcjonowania, myślenia, postrzegania świata się zmienił, idę do psychologa bądź do lekarza psychiatry, żeby tą pomoc uzyskać. I to powinno być równoważne. Czyli a co poza psychiatrą i psychoterapią? Co Pana zdaniem może jeszcze pomóc i tej swojej uważności, patrzenia na swoje zdrowie psychiczne, na to, jak zachowują się, jak się czują nasi bliscy, bo też często to możemy zauważyć po prostu, że w kryzysie jest ktoś bliski, łatwiej niż ta osoba, która doświadcza tego kryzysu. Często ludzie z zewnątrz widzą, że już coś złego się dzieje i mogą jakoś zainterweniować. Co jeszcze takiego Pana zdaniem jest ważne w dbaniu o siebie? Zachowanie takiej higieny psychicznej, wysypianie się, dobre jedzenie, sport. Ja wiem, że to są truizmy, ale to rzeczywiście ma znaczenie i każdy taki element dokłada się do tego, że ktoś, nawet jeżeli taki kryzys psychiczny nadejdzie, będzie sobie w stanie lepiej pomóc, bo organizm lepiej po prostu funkcjonuje. Wysypianie się, unikanie stresu na tyle, na ile to możliwe, dbanie o to, żeby mieć też czas dla siebie, dbanie o to, żeby robić to, co sprawia w życiu nam przyjemność, nie tylko, życie nie tylko musi się składać z pracy, dbanie też o relacje z bliskimi, bo to działa w dwie strony i może gdzieś tam mi pokazać, jak ja się mam w takich relacjach, i osobom z zewnątrz może pokazać, jak ta osoba funkcjonuje i też powoduje, że te osoby bliskie, które są wokół osoby, która potencjalnie może potrzebować pomocy, są bardziej na to uważne.
i są w stanie zauważyć jakąś zmianę zachowania i być może wtedy na bieżąco zareagować. Także bo to są takie rzeczy, które są powtarzane wszędzie, ale one naprawdę mają znaczenie i naprawdę gdzieś tam warto to wszystko uwzględnić, żeby potem sobie jakoś lepiej radzić. Chciałabym zapytać Pana, jak to jest, czy tematy rozmów, specyfika problemów różnią się w zależności od pory dnia, czy inni ludzie dzwonią w ciągu dnia, inni ludzie dzwonią w nocy, czy można to jakoś tak podzielić, czy w nocy w ogóle jest dużo telefonów, jestem ciekawa, no bo też kryzys psychiczny często towarzyszą mu zaburzenia snu, po prostu ludzie nie mogą zasnąć. I jak to wygląda? Znaczy telefonów cały czas jest dużo. To jakoś ilościowo ciężko mi tutaj wskazać, czy dzień, czy noc jest mniej. W każdym razie w nocy te rozmowy jakoś tak mam wrażenie, że być może są dłuższe, gdzieś tam bardziej takie wsparciowe, ale to nie jest duża różnica. To jest takie raczej poczucie bardziej subiektywne, że te rozmowy po prostu są dłuższe, być może jakoś bardziej refleksyjne, bardziej takie wglądowe, ale w ciągu dnia też takie rozmowy się zdarzały. Jasne, tutaj mamy pytanie od Pani, która mówi, że warto byłoby stworzyć szkolenie, jak rozmawiać z osobą w kryzysie, chcącą odebrać sobie życie. Tutaj ona myśli w takim kontekście, że no, na przykład co zrobić, kiedy ktoś znajomy no, nie zadzwoni do Państwa, ale do swojego przyjaciela, na przykład do niej, żeby powiedzieć, że ma takie myśli, to w jaki sposób, co Pan radzi, jak rozmawiać z taką osobą, bo też stereotyp jest taki, że wydaje się, że taka osoba to jest człowiek, który jest smutny, doświadczający cierpienia, ale często ludzie, którzy chcą popełnić samobójstwa, są już tacy uspokojeni, bo już podjęli tę decyzję i wykonują różne takie kroki, które dla uważnego obserwatora mogą być ostrzeżeniem, że na przykład rozdają swoje rzeczy, swój rower, swój komputer ktoś rozdał i że nie zawsze to takie jest jednak ewidentne i różnie to w różnych przypadkach może wyglądać to zachowanie towarzyszące już decyzji po podjęciu decyzji o odejściu stąd. Czy co Pan radzi? Jak z taką osobą rozmawiać, która nam mówi, że no nie i właściwie gdzie ją skierować? Pytać i to zadawać pytania wprost. Jeżeli ktoś zaczyna mówić, że chce zniknąć, że no nie do końca czuje się dobrze, że jakoś ma poczucie absolutnej beznadziejności, nieradzenia sobie, to pytać wprost. Czy mówisz mi, że właśnie masz myśli samobójcze? Czy mówisz mi, że chcesz sobie odebrać życie? Panuje takie przekonanie, że zadanie pytania wprost odnośnie myśli samobójczych, czy podjęcia próby samobójczej, czy nawet sposobu odebrania sobie życia, powoduje, że komuś podsuwamy pomysł, jak sobie ten problem rozwiązać. Absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego, że zadane pytanie wprost powoduje, że jest większa szansa, że ktoś sobie odbierze życie. Wręcz przeciwnie, bo jesteśmy w stanie być bliżej tej osoby, ta osoba też widzi, że to nie jest temat tabu dla nas, może powiedzieć o jakichś swoich przemyśleniach, które ma, którymi się do tej pory być może nie podzieliła i otwarcie o tym opowiedzieć, na tyle, na ile może, na tyle, na ile ma gotowość. Także przede wszystkim zadawać pytania wprost. Jeżeli mamy takie poczucie, że gdzieś tam to może zmierzać w stronę myśli samobójczych, zamiaru samobójczego, to dopytać. Taka rozmowa rzeczywiście może być otwierająca i takie pytania mogą naprawdę uratować czyjeś życie. Też wszelkie zmiany nastroju. I tutaj też taka uważność na te zmiany i dopytywanie, co się może dziać, bo znów stereotypowo myślimy o osobie takiej, która jest w kryzysie samobójczym, że jest smutna. Aczkolwiek wcale tak nie musi być, bo takiej pani zwróciła uwagę słusznie. Osoba, która podjęła już decyzję o tym, żeby sobie odebrać życie, a czasami ta decyzja jest podejmowana przez wiele, wiele dni, miesięcy, czasami nawet lat, powoduje, że może się pojawić jakaś forma ulgi. I ktoś właściwie wręcz sprawia wrażenie bardzo szczęśliwego i czasami jest tak, że dzwoni osoba bliska i właśnie tak trochę nie wie, jak się w tym odnaleźć, bo ktoś przez miesiące, lata był taki bardzo przybity,
zawsze gdzieś tam wycofana, od kilku dni jest w stanie jakiegoś szczęścia, być może lekkiej euforii i jakoś tutaj nie wiadomo, co się dzieje. Jest takie wrażenie, ojej, jakieś nastąpiło magiczne wyleczenie. A nie zawsze tak musi być. Być może ta osoba właśnie mierzyła się przez długi okres czasu z myślami samobójczymi i podjęła tę decyzję, żeby sobie odebrać życie. To jest właściwie ostatni moment na to, żeby dopytać, żeby taką pomoc tej osobie dać. Jeżeli chodzi o jakieś skierowanie, pokierowanie takiej osoby, to też zależy od jej potrzeb. Czasami sama rozmowa, bądź nie musi to być jedna rozmowa, to może być kilka rozmów, powoduje, że gdzieś tam jesteśmy w stanie tę osobę zatrzymać w tym działaniu. No, idealnie by było, jeżeli pojawia się jakaś forma takiego kryzysu samobójczego, byłoby skierowanie się do lekarza psychiatry i do psychoterapeuty. Jeżeli jest to sytuacja na granicy zdrowia lub życia, no to najlepiej jest się skierować na izbę, przynieść do szpitala. Też można zadzwonić pod ten numer 112, prawda? Jeżeli tak. Bliska osoba zgłasza myśli samobójcze albo choruje psychicznie i nagle stwierdza, że no nie wiem, wyskoczy przez balkon, to dzwonić na ten numer 112, prawda? Jak najszybciej. Nie, jak zadzwonimy na numer 112, kto do nas przyjedzie do domu? Może nam pan powie? Dzwonisz na numer alarmowy 112? To zależy, bo to dyspozytor decyduje o tym, jakie służby wysłać. Także no, tutaj ciężko mi jest jakoś odpowiadać za dyspozytora, bo pewnie każda sytuacja jest bardzo indywidualna, no ale tutaj najważniejsze jest uratowanie czyjegoś życia, więc myślę, że to jest taki cel nadrzędny takiego telefonu interwencyjnego. Jestem ciekawa, bo jest taki stereotyp, że na mężczyznom trudniej jest mówić o kryzysach psychicznych i to właśnie mężczyźni najczęściej podejmują no, udane próby samobójcze. Jest ogromna różnica między tą liczbą kobiet i mężczyzn. I chciałabym zapytać, jestem ciekawa, kto częściej do Państwa dzwoni, czy kobiety, czy mężczyźni? Znów to jest bardzo na tyle rozłożone, że ciężko by było mi powiedzieć, że rzeczywiście statystycznie częściej są to kobiety, częściej mężczyźni. Na pewno jest różnica, jakaś różnica pomiędzy rozmową z mężczyzną w kryzysie, a z kobietą w kryzysie. Czyli to trudniej jest z mężczyzną rozmawiać? Jak to wygląda? Nie jest kwestia, czy trudniej, czy łatwiej, po prostu inaczej. Taka rozmowa ma trochę inną specyfikę. Rzeczywiście jest tak, że no, częściej rozmawiając z mężczyzną można usłyszeć pewne fakty, wydarzenia, rzadziej gdzieś tam opisywanie stanu emocjonalnego. To nie jest regułą zawsze, aczkolwiek zazwyczaj tak się zdarza, że łatwiej gdzieś tam kulturowo jest przyjęte, że po prostu gdzieś tam kobieta łatwiej wyraża swoją emocjonalność i myślę, że to jest coś, z czym też warto gdzieś tam powalczyć, z takim stereotypem, żeby też i mężczyzna miał taką otwartość wyrażania swoich emocji, bo niezależnie od płci te emocje są. A też wyrażanie ich powoduje, że jesteśmy w stanie bardziej sobie pomóc, lepiej sobie pomóc i też z naszej strony jest łatwiej takiej osobie po prostu pomóc, kiedy mówi, jak emocjonalnie funkcjonuje, jakie emocje się pojawiają. Jestem ciekawa, czy jestem ciekawa, czy zgubiłam pytanie, pan muszę tutaj. No, może warto pomyśleć o tym, o czym pani myślała wcześniej, to kiedyś się przypomnę. No właśnie. Aha, już wiem. Chciałabym zapytać, czy częściej to są takie telefony na zasadzie ostatnia deska ratunku, czy takie telefony, no już wszystko wykorzystałem, wszystko zrobiłem, to teraz może tutaj zadzwonię, czy raczej częściej są to takie jakby pierwszy pomysł na taką pierwszą pomoc właściwie. Czy dzwonią do Państwa ludzie, którzy już są bardzo zaawansowani w kryzysie, czy częściej tacy, którzy no, widzą, że coś jest nie tak i, no, i szukają jakiejś inspiracji? Jak to wygląda? Mamy i takie telefony. Rzeczywiście dzwonią do nas osoby, które nigdy wcześniej nie miały styczności na przykład z psychologiem, z psychiatrą i często nawet ta różnica jest nie do końca jasna,
pomiędzy lekarzem a psychoterapeutą, bo to nie jest to samo, nie jest ta sama osoba. I są też osoby, które dzwonią do nas już no, właściwie w takim stanie, że no, już wszystko wypróbowałam i wy jesteście ostatnim miejscem, które gdzieś tam może mi pomóc. Także i takie są telefony. To może skoro pan powiedział właśnie, że ludzie nie zawsze widzą te różnice między psychiatrą, psychologiem, psychoterapeutą, mógłby pan tak pokrótce powiedzieć, jaką pomoc u kogo można dostać? Bo ja na przykład stykam się z osobami, które szukają lekarza psychiatry, który nie daje leków, tylko będzie wspierał psychologicznie. Też zetknęłam się z takim zdziwieniem u kogoś, że lekarz psychiatra to jest ktoś, kto skończył medycynę, bo raczej wydawało mu się, że no to są, jest ktoś taki po psychologicznych studiach. Tutaj niektórych ludzi może być dziwne to, że to jest po prostu lekarz, który skończył medycynę i ma specjalizację psychiatria. I czego można oczekiwać od psychiatra, psychologa, psychoterapeuta? To jest też tak, że lekarz psychiatra też może być psychoterapeutą, bo no, niestety w Polsce nie ma jasnych regulacji dotyczących zawodu psychologa. Właściwie każda osoba może udzielać tak zwanego poradnictwa psychologicznego, no ale gdzieś tam są te polskie towarzystwa, które regulują wewnętrznie na tyle, na ile jest to możliwe, co znaczy być psychoterapeutą. I zazwyczaj no, zakłada to skończenie takiej szkoły, tak zwanej psychoterapeutycznej, szkoły psychoterapii. To są różne modalności. No zazwyczaj taka szkoła trwa kilka lat i po tej szkole można się nazwać psychoterapeutą. Jakie jest wejściowe wykształcenie takiej osoby, to już bywa różnie. Może to być lekarz, może to być pedagog, może to być psycholog i tutaj nie ma to większego znaczenia. Jeżeli chodzi o taką pomoc psychiatry, jest to lekarz. Jest to osoba po studiach medycznych, która wybrała taką specjalizację z psychiatrii i jest upoważniona do tego, żeby udzielać takiej pomocy medycznej, wystawić receptę, zaproponować farmakoterapię, no, takie leczenie, które no, wiąże się z tym, że idę do apteki i wykupuję receptę. Psychoterapeuta jest to osoba, która nie jest lekarzem, nie jest w stanie wystawić recepty, nie zaproponuje formy leczenia farmakologicznego, ale jest w stanie zaproponować psychoterapię. I tutaj znów panuje takie przekonanie, że to jest tylko i wyłącznie rozmowa. Czasami słyszymy przez telefon, ale co mi da psychoterapeuta, jak on tylko ze mną porozmawia? Absolutnie nie jest to tylko rozmowa. Opiera się to na rozmowie, no bo jest to kontakt bezpośredni, ale psychoterapeuta też ma narzędzia pracy z osobą, która zgłasza jakiś problem, które są dostosowane do tego problemu. I po to jest tak długa szkoła psychoterapii, po to są superwizje, po to jest tak właściwie no, szeroko zakrojone przygotowanie psychoterapeuty do tego zawodu, żeby była w stanie zaproponować do konkretnie zgłaszanego problemu jakąś formę leczenia. I to leczenie zakłada określone tak zwane interwencje terapeutyczne, które są w stanie gdzieś tam pomóc, wskazać i też przeprowadzić ten proces psychoterapii na tyle, że po skończonym procesie można uznać, że w jakiejś formie nastąpiła poprawa. A psycholog w tym wszystkim? Bo wiemy już, co psychiatra, co psychoterapeuta, a na czym się różni psycholog od tych dwóch osób? Psycholog to jest osoba, która skończyła studia magisterskie z psychologii, na Wydziale Psychologii. Czyli to jest ktoś taki jak pan. Pan jest psychologiem, jak rozumiem. Tak, ja jestem psychologiem właśnie po studiach magisterskich z psychologii. Jestem też po studiach podyplomowych z seksuologii. I teraz jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, bo jestem właśnie w tej szkole psychoterapii. Czyli będzie pan psychologiem i psychoterapeutą. Taki jest plan, tak. Chciałabym zapytać, co się zdarzyło takiego? Jak to się stało? Bo właściwie no, psycholog może robić mnóstwo rzeczy. Może pracować z dziećmi, dawać diagnozę w takich poradniach dla dzieci i młodzieży. Może pracować w szpitalu, wspierając pacjentów psychiatrycznych, też diagnozując, też robiąc z nimi testy. Tam zetknęłam się, jak byłam w szpitalu psychiatrycznym, z psychologami, którzy właśnie zajmowali się tym.
Jak to się stało, że pan na drogę zakręciła w stronę tego telefonu? Jak to się stało, że tym pan się zajął? Znaczy, zawsze gdzieś tam myśląc o swojej przyszłości, myślałem, że to będzie praca z ludźmi. Na początku gdzieś tam pojawił się pomysł bycia właśnie lekarzem, no ale tak życie się poukładało, że jakoś nie uznałem, że to nie jest do końca moja droga i że wolałbym właśnie pracować w zakresie zdrowia psychicznego. No i jest tak, że gdzieś tam w tej drodze, takiej ścieżce zawodowej, praca taka interwencyjna daje bardzo dużo doświadczenia. Można się spotkać z wieloma różnymi historiami, problemami, takimi kwestiami właśnie w zakresie zdrowia psychicznego, które dają bardzo duże doświadczenie, a u mnie się tak zadziało, że ta praca mnie na tyle zainteresowała, że po prostu przy tym zostałem. To nie tylko jest, też jest oczywiście zdobywanie doświadczenia, bo każdy dzień pracy na takiej linii to jest doświadczenie, ale też jakoś jest tak, że mam takie poczucie, że rzeczywiście można komuś pomóc i to jest taka właściwie pierwsza linia jakiejś takiej formy pomocy, jaką ktoś może uzyskać, bo ten telefon jest całodobowy, bezpłatny, można w każdej chwili zadzwonić, więc można się spotkać bezpośrednio z jakimś problemem na gorąco. Chciałabym pana zapytać o tę pana specjalizację, którą pan wybiera, czyli to, ta psychoterapia poznawczo-behawioralna. Na czym to polega? Bo mamy różne formy psychoterapii. Dlaczego pan akurat wybiera tę metodę i na czym ona polega? Bo często, właśnie ona często jest stosowana w pomaganiu ludziom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, choroby psychicznej, psychozy, przynajmniej najczęściej właściwie właśnie tą metodą się pomaga. To jest tak, no powiem bardzo ogólnie, bo tutaj aspektów jest wiele i myślę, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze kolejne kilka godzin na ten temat. W każdym razie no, gdzieś tam mnie to najbardziej zainteresowało. Ciężko nawet mi powiedzieć dlaczego. Gdzieś tam było mi po prostu do tej modalności najbliżej. Jakoś czytając sobie o różnych modalnościach psychoterapii, ta najbardziej zatrzymała moją uwagę, więc jakoś naturalnie było. Moja decyzja była podyktowana tym, żeby właśnie jakoś w tę stronę pójść. Jeżeli chodzi o samą taką metodę pracy właśnie poznawczo-behawioralną, ona jest oparta na takim modelu myśli, emocji i zachowania. Czyli są pewne myśli automatyczne, jakieś przekonania kluczowe, które gdzieś tam są głębiej, którymi się kierujemy w życiu, do których nie zawsze mamy dostęp, które powodują pewne emocje. I te emocje powodują pewne zachowania. I opierając się na tym modelu, jesteśmy właściwie w stanie gdzieś tam przyjrzeć się wielu aspektom danego problemu. I tutaj gdzieś tam kluczowym elementem w tym wszystkim, coś do czego najczęściej mamy dostęp, to są albo zachowania, albo właśnie emocje. Gdzieś tam dążąc po nitce do kłębka, jesteśmy po tych emocjach i zachowaniach, dotrzeć do tych myśli, automatycznych i przekonań kluczowych, które gdzieś tam nadają kierunek naszemu życiu, nadają i pokazują jakąś formę schematu, w którym funkcjonujemy. I na podstawie tego jesteśmy w stanie rozpoznać, czy ten schemat jest dla nas dobry, czy niedobry. Tutaj mamy pytanie od pana Tomasza, czy w Polsce jest możliwość odbycia kilkuletniej psychoterapii w ramach NFZ przy rozpoznaniu zaburzeń osobowości. Czy będzie pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo ono jest takie trudne dosyć. Tak, jest dosyć specyficzne i myślę, że najlepiej by było zapytać lekarza psychiatry. I tutaj mogę nawet skierować na naszą linię do Centrum Wsparcia. Można na naszej stronie zobaczyć, kiedy jest lekarz psychiatra dostępny i myślę, że lekarz psychiatra będzie miał najbardziej aktualną wiedzę na ten temat. Także zapraszamy do kontaktu. Można do nas w tej kwestii zadzwonić i dopytać. I też znaleźć na stronie informację, kiedy będzie psychiatra, prawda? Tak. Jest grafik specjalistów, to jest zakładka, gdzie można sprawdzić. To proszę jeszcze raz o podanie numeru strony. Liniawsparcia.pl. Dobra, i teraz jeszcze mamy tutaj pytanie bardzo długie, zaraz spróbuję do niego dotrzeć. Słyszałem, że od niedawna operatorzy numeru 112 mają specjalną linię do połączeń z państwa numerem.
i że obsługują dodatkowy pracownik, aby uniknąć oczekiwania w przypadku próby samobójczej. Wcześniej zdarzało się, że dzwoniący operatorzy i pozostałe osoby musiały oczekiwać w kolejce. Zdaję sobie sprawę, że telefonów jest bardzo dużo, a obsługujących niewielu. Czyli nie wiem, czy jest od niedawna taki operator numeru, że od niedawna operatorzy numeru 112 mają specjalną linię do połączeń z państwem, czy jest coś takiego, czy to tak? Jest tak, że numer alarmowy 112 dyspozytor może do nas przekazać połączenie. Tak, jak najbardziej. No, to jest tak, że no, jeżeli ktoś zgłasza jakiś problem w zakresie właśnie zdrowia psychicznego, czy potrzebę wsparcia, to jak najbardziej może przekierować, dyspozytor może przekierować do nas takie połączenie i wtedy już samą kwestią zajmuje się psycholog. Ja chciałabym pana zapytać, czy są jakieś takie specyfika wieku dzwoniących? Czy to są najczęściej ludzie no nie, w wieku 30-40 lat, czy też dużo jest osób starszych, samotnych, które nie mają wsparcia, no, których spotykamy w aptece, jak to długo rozmawiają z panią wydającą leki, bo nie mają z kim porozmawiać? Jak to wygląda wiekowo, jak to się rozkłada? Dzwonią do nas osoby w każdym wieku, od dzieci, takich nawet kilkuletnich, po osoby, które są w podeszłym wieku. Także znów nasza linia nie ma jakiegoś profilu osoby dzwoniącej. Nie jest wyspecjalizowana tylko na osoby dorosłe, tylko na dzieci, tylko na osoby w takim konkretnym wieku czy z konkretnym problemem. Zadzwonić może do nas każdy. Ewentualnie, jeżeli to jest jakaś kwestia, która być może wymaga bardziej specjalistycznego podejścia, jesteśmy też w stanie przekierować po prostu na inną linię, która zajmuje się już taką konkretną kwestią, którą ta osoba zgłasza. Ojej, to ja jestem zaskoczona, bo jakoś myślałam o tym, że te dzieci mają swój telefon i że do państwa nie dzwonią, a tutaj to jest dla mnie niespodzianka, powiem szczerze, że pomagają państwo dzieciom i młodzieży. Tak, z tym, że fundacji i taka też funkcjonuje infolinia dla dzieci i młodzieży. Z tym, że no nadal to nie wyklucza tego, że do nas dzwonią osoby poniżej 18 roku życia. I też dostają pomoc, też dostają rozmowę, też dostają informacje, gdzie szukać pomocy u siebie w sąsiedztwie, tak? Gdzie jest porada, na którą mogą pójść. Tak, tak. Też tak, jak najbardziej. To nie jest tak, że od razu odmawiamy takiej pomocy, bo są inne linie. No jeżeli jest to jakaś sytuacja, która wymaga natychmiastowego zaopiekowania, wtedy taką pomoc uzyskuje. Jeżeli jest tak, że ktoś ma potrzebę rozmowy w tej chwili i nie może czekać na przykład na przekierowanie czy podanie innego numeru, jak najbardziej też uzyska pomoc. Ale no też w momencie, kiedy no jest tak, że dzwoni osoba poniżej 18 roku życia, też możemy ją przekierować właśnie na taką infolinię dla dzieci i młodzieży, która też jest całodobowa i też jest bezpłatna i tam też można zadzwonić. Powiedział pan, że nie prowadzą państwo psychoterapii przez telefon. Czyli czego państwo nie prowadzą? Jak ta rozmowa wygląda? Co to znaczy, że nie prowadzą państwo psychoterapii przez telefon? No, gdzieś tam psychoterapia sama w sobie zakłada jakiś proces terapeutyczny i jakąś relację terapeutyczną. No, ciężko by było prowadzić proces terapeutyczny, kiedy to jest jedna rozmowa, zazwyczaj na raz i no, gdzieś tam nie umawiamy się na jakąś kontynuację. No też nawiązanie relacji terapeutycznej jest trudne z osobą, z którą rozmawiamy na przykład raz. Nie mamy pewności, czy się do niej dzwonimy ponownie. Stąd informacja, że nie prowadzimy takiej pomocy terapeutycznej przez telefon. Jasne, ale takie jakieś wsparcie empatyczne, no to można liczyć. Tak, to bardziej pod względem takim technicznym. Ciężko to nazwać procesem terapeutycznym, a jeżeli chodzi o elementy takie, które się zawierają i w takiej rozmowie wsparciowej i w procesie terapeutycznym, jak najbardziej są. Czyli wsparcie, empatia, współbycie w danym momencie tej osoby, która do nas dzwoni, jak najbardziej to wszystko jest. Jestem bardzo jeszcze ciekawa tego, jak państwo wybierają osoby do pracy przy tym telefonie, no bo pan jest koordynatorem psychologów, którzy odbierają ten telefon. Jak wybierani są ludzie do tej pracy?
No to jest tak, że jest opracowany cały proces rekrutacyjny. No, osoba, która do nas się zgłosi, no przede wszystkim jest weryfikowana na podstawie doświadczenia, jakie ma. A w momencie, kiedy to doświadczenie jest odpowiednie, wtedy jest decyzja po takiej rozmowie z osobą, czy ona ma predyspozycję do tego, żeby takie dyżury pełnić. W momencie, kiedy przechodzi też pozytywnie ten proces weryfikacji tych umiejętności, wtedy jest poddawana kilkuetapowemu szkoleniu, które zakłada przygotowanie takiej osoby do już konkretnej pracy u nas w Centrum Wsparcia. No, to jest praca przez telefon, no, ale no, każda linia ma też swoje standardy, swoje metody pracy, swój profil i swój rodzaj pomocy, jaki jest w stanie zaoferować. Więc to wszystko bierzemy pod uwagę w takim procesie szkolenia takiej osoby i w momencie, kiedy ta osoba już jest przeszkolona, może wtedy podejmować takie dyżury na linii. A czy mają Państwo takich pacjentów, no nie wiem, takie osoby, które dzwonią w kółko, że są tak bardzo związani z tym telefonem i no, są samotni, już właściwie zobaczyli, że mogą coś z kimś porozmawiać, że tak dzwonią stale, ciągle, ta sama osoba ciągle. Czy zdarzają się takie sytuacje? Jak najbardziej zdarza się tak. Są takie osoby, które gdzieś tam dzwonią do nas regularnie, w mniejszym lub większym odstępie czasu. Jasne. No, chciałabym Panu ogromnie podziękować za rozmowę, za te wszystkie informacje. Tutaj już ktoś za nas odpowiedział na pytanie, czy można dostać takie wsparcie w ramach NFZ. Pani Urszula pisze, że ona takie wsparcie dostaje, że przychodzi do niej psycholog z kliniki i że musi skierować do lekarz. To jeszcze też nie powiedzieliśmy przy okazji mówienia o lekarzu psychiatrze, że on też jest osobą, która może dać skierowanie na przykład na oddział dzienny, na oddział całodobowy i że niepotrzebne jest z kolei skierowanie do tego, żeby przyjść do psychiatry. Można się zapisać i nie ma problemu, natomiast na psychoterapię jest potrzebne skierowanie i to skierowanie można dostać i od lekarza pierwszego kontaktu i od lekarza psychiatra. Więc tutaj ta pomoc jest jak najbardziej zapewniona, no więc przy tej psychoterapii właśnie, o której pisze pani Ula, potrzebne jest skierowanie do lekarza, tak jak w przypadku od lekarza i tak jak w przypadku każdej psychoterapii. Więc jeszcze raz chciałabym panu podziękować za rozmowę. Naszym gościem był pan Filip Matuszewski, który jest psychologiem i seksuologiem, koordynatorem pracy psychologów odbierających telefon wsparcia Fundacji Intaka, który jest czynny przez całą dobę i jest bezpłatny i można z niego korzystać ze względu na to, czy jest się dzieckiem, młodym, nieletnim człowiekiem, czy dorosłym. Można dzwonić w każdej sprawie związanej z no, takim doświadczeniem kryzysu psychicznego i chciałabym jeszcze raz przypomnieć ten numer, to jest 800 70 22 22. Prosimy korzystać, tam można dostać i wsparcie psychologa, porozmawiać z psychologiem i też dostać kontakt do miejsc, do których można się zgłosić po pomoc specjalistyczną w naszej okolicy. Tak? Wszystko dobrze powiedziałam? Dziękuję panu bardzo i dziękuję państwu, którzy słuchali naszej rozmowy i życzę dużo zdrowia, dobrego dnia i takiej dbania o siebie, czyli jak pan już powiedział, dbania o sen, dbania o jedzenie, relacje z ludźmi, a jak trzeba, to nie bać się pójść do psychiatry czy psychologa, czy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Lepiej zrobić taki krok niepotrzebnie, niż nie zrobić go, kiedy jest taka potrzeba. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.